Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Moi drodzy, w poprzednim odcinku robiliśmy misję dla Big Smoke'a alias El Grando Smokio. Zawsze będzie mnie to śmieszyć. No i cóż, zgodnie z moimi zapowiedziami będę robił po raz kolejny w tym odcinku misje fabularne, z tym, że u innego osiedlowego penera, czyli u pana Ridera. Tak więc cóż, moi drodzy, nie będziemy to jakoś sztucznie przedłużać, tylko po prostu idźmy za ciosem i no, zróbmy coś dobrego dla naszego gangu i dla naszych ziomeczków. Albo nie. Okej, między 12 a 20, ten to dopiero ma wymagania, dobrze. A nie wiem, czy kiedy wejdę tylko na kasetę zapisu, to od razu mi się czas przesunie, czy nie. Muszę zapisać osobno. Dobrze, no to zapiszmy sobie osobno. Okej, jest 14:30. No, tylko znowu może być nie halo, bo może być czas obiadowy. Ale raczej nie. Oj, coś na deszcz się zbiera, mniejsza z tym. Tak więc, moi drodzy, rozpocznijmy wreszcie pierwszą misję w tym odcinku. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn! Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you Let waiting for? Let it go. Look. Get in, fool. Zaparkuj ciężarówkę obok domu i zabierz broń zanim wstanie dzień. Może być. To lecimy. Okej, zaparkuj ciężarówkę obok domu i zabierz broń zanim wstanie dzień. Może być. Moi drodzy, przyznam się wam szczerze z ręką na sercu, że ta misja swego czasu spędza mi sens powiek. A to dlatego, że gdy pierwszy raz podchodziłem do GTA San Andreas, to przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, gdzie mam zbindowany klawisz od chodu, czyli tak jakby nie patrzę od skradania. No i przez to co chwilę failowałem tę misję. A tutaj właśnie, że tak powiem, takie, nazwijmy to, takie wolne, spokojne, skradające się chodzenie, że tak powiem, czy też takie po prostu skradanie się jest kluczem do ogarnięcia tej misji. Tak więc szybciutko, żeby czasu nie tracić, lecimy tu bokiem. Oczywiście ciężarówką można też bokiem jeździć. Tak więc spoczko. No co do samego Ridera, to może się wypowiem coś podczas samej misji, bo ona jest dość długotrwała i troszkę czasochłonna, ale jak dla mnie spoko. Let's storm the place. Hold up. Let's creep in, grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Right. Come out you old bastard. Shut up. He can't stop me, you buster car. Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Okej, wbijamy do domu. Ryder przeparkuje furę. Musi zachowywać się cicho, to jest to, o czym mówiłem. Przytrzymaj klawisz lewy alt, aby się skradać. Też może być. Jeśli będziesz robić zbyt dużo hałasu, obudzisz mieszkańców domu. Okej, musi pilnować, aby pasy hałasu nie sięgnął maksimum. Ziomek śpi z otwartymi oczyma. Może być. Znajdź skrzynkę. Moi drodzy, najpierw wezmę tę skrzynkę najbardziej oddaloną, że tak powiem. I postaram się zebrać nie tylko właśnie, jak tutaj mówi gra, trzy skrzynie z bronią, tylko wszystkie. Co do samego Ridera, moi drodzy, Rider jest wzorowany, przynajmniej tutaj mówię o jego wyglądzie, na raperze Eazy-E. To już widać na pierwszy rzut oka. Jeśli chodzi o głos, a właściwie aktora głosowego, czy też w sumie rapera, pod Ridera głos podłożył. No i co, czym to mam podejść? A, enterem, okej, spoko.
Zapomniałem. Głosu Ryderowi użyczył również raper. O, Candy, siemano. Brzydkie takie plakaty, jak na starego człowieka, nieładnie. Głosu raperowi, głosu, przepraszam, Ryderowi udzielił raper MC8. I w sumie to też ciekawostka, ponieważ i z jego i oraz MC8 możemy usłyszeć w radiu Los Santos, tak więc no, niezła to jest mieszanka. Tak więc fajna sprawa. Jeśli chodzi o dalszy los Rydera, no tutaj ta postać jest rozdrapywana wręcz przez ludzi, którzy lubią rozbierać GTA na czynniki pierwsze. Normalnie. Ponieważ no nie mogę nic powiedzieć dalej na temat Rydera, bo zaspoileruję, ale gdy fabuła, nazwijmy to w odpowiedni sposób, się rozwinie, to nie umieszkam opowiedzi o tym i o tamtym. Tak więc spoko, mamy jeszcze bite 5 minut, więc luz. Nawet nie wiem, czy CJ na kuckach czasami też się nie skrada? Tak, tylko że jest szybciej, no to spoko. Więc na kuckach możemy to ogarnąć. Jeszcze mi się... Oj! CJ... Nie rób głupot. Bo tu teraz kucnąć nie możemy. Możemy z tym... Nie, jak tak będę kombinował, to w końcu sfejluję. Tak więc na kuckach będziemy sobie przechodzić, ale ze skrzynią to już delikatnie. Tak więc wracając, temat Rydera jest naprawdę rozchwytywany wręcz przez tutaj wszelkiego rodzaju youtuberów, którzy zajmują się właśnie ciekawostkami z GTA San Andreas, nie tylko, ale tak jak wspomniałem, no nie mogę tutaj nabomknąć nic na temat Rydera, bo zaspoileruję, a wracając do samych tematów tutaj rabunków, tudzież tutaj chyba w slangu wielkopolskim, w slangu Tak, niech tak ci będzie. Nie tyle co w slangu, tylko po prostu w lokalnej gwarze, nazwijmy to wielkopolskiej. Juchta to chyba oznacza kradzież, czy też iść na juchtę to oznacza sobie tam po prostu troszeczkę pokradać. Chyba tak, z tego co pamiętam. Wuchta, juchta i te sprawy. Dobra, tu mamy trzecią skrzynkę. Tutaj chyba w tych dwóch pomieszczeniach już skrzynek nie ma. Oczywiście zajrzę, ale wątpię, żeby tam były. Czasu jeszcze mamy od groma, więc spoko. A co do samych właśnie tutaj aktywności w postaci złodziejowania po nocach, jest to misja poboczna, za którą dostajemy fajną tutaj, fajną, że tak powiem, stałą umiejętność, nazwijmy to w ten sposób. Może być. Znajdź kolejną skrzynię albo wejdź do ciężarówki i jedź rozładować to, co już zebrałeś. Nie, ja tam na razie nie będę robił tego po łebkach. Jak już coś robić, to porządnie. I tyle. CJ, możesz się... Tutaj jest zamknięte, a tu również, czyli tutaj już nie mamy nic. Tak więc spokojnie 3 minuty czasu, więc pełen luz. CJ, możesz? Dzięki. Czasami ta jego animacja jakoś się dziwnie baguje. No i fajna jest ta maska, którą nosi. W sumie kojarzy się troszkę z inną rzeczą niż włamywanie, ale dobra, ja tam nic nie mówię. Żeby nie było, że jakieś mam nieczyste myśli. No i spoczko, kolejna skrzynka jest nasza. Pięknie. No dobra. Ryder, ja wiem, że łatwo ci się tu mądrować. Okej, tu są chyba jeszcze tylko dwie skrzynki. Tu jest jedna. Tak jest, tutaj jest jedna. Czyli moi drodzy, no tutaj wiadomo, że te skrzynki będziemy teraz zbierać trochę szybciej, bo są w, no nazwijmy to, bliższej odległości do drzwi wyjściowych. Więc pełen luz. Mamy jeszcze 2 minutki czasu z hakiem, więc spokojnie zdążymy wszystko ogarnąć. Tu w ogóle go się ma jakieś działo, no to nieźle. Widzę, że jakiś duży fan militariów. Albo były wojskowe, nawet nie wiem, kim on dokładnie jest. Ale z tego, co mówi Ryder, to chyba jakiś były wojskowy. Dobra, i tu mamy ostatnią, gdzie jest tutaj za... czy też z boku tych worków z piachem, czy co, czym tam te worki są wypełnione, mniejsza z tym. Okej, wszystkie skrzyneczki są nasze, te wszystkie skrzynek, nie wiem, czy jest 6 lub 7, coś takiego. W każdym razie, jak widzicie, moi drodzy, z czasem nie ma żadnego problemu. I to będzie chyba wszystko, nie? Okej, wróć bezpiecznie do dziupli, może być. Może być, spoczko, nie ma problemu. Teraz chyba leci MC w radiu, to jest to, o czym mówiłem.
storage garage down in Bill Boulevard family turf we can use. I'm on it. Seriously, Ryder, man, you gotta give up this stick. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget me. Forget you, fool. One day, you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is child. And I ain't talking to you no more, fool. Okidoki, widzę, że Ryder nie przestaje docinać CJ-owi. Parkujemy naszą ciężarówkę tutaj. Dziupli, git. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Włamy może dokonywać w nocy, kiedy nie wykonujesz żadnych misji. Do wielu domów można się włamać i ukraść z nich różne dobra. Aby rozpocząć włamanie, musisz wsiąść do takiej furgonetki. Spoko. Załadź ciężarówkę i jedź do dziupli. Piękna sprawa. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. Okej, Ryder takie widzę Houdini, bo potrafi znikać. To co, moi drodzy, no nie spoczywamy na laurach, tylko wbijamy sportę na grow. I lecimy z portem z następnymi misjami, bo wiadomo, że na jednej misji to tutaj się skończyć nie może. Tak więc ciśniemy. Oczywiście lecę tylko na Javierę i zbiorę potrzebne migiwery, bo w poprzednim odcinku niestety je straciłem. Właśnie straciłem całą zbieraną przeze mnie amunicję do TK9, a zależy mi na niej, ponieważ przyda mi się do pewnego innego sidequesta, więc no. Jest jak jest, ale ładnie się tą furką prowadzi. Znaczy, po prostu prowadzi się dobrze. Fajnie wchodzi w zakręty. No, prawie fajnie. Okidoki. Bez telefonu, bez. Może być. Tej kamizelki nie będę uzupełniał, bo nie warto. Skakuję tylko po kałacha i po ten hipoteka. W sumie nic więcej mi nie jest potrzebne. Tak więc co? Kolejna misja u Rydera. Chyba znowu będzie między 12 a 20. Też tak może się zdarzyć. Hey, Ryder, what the hell you doing? Think I couldn't find that wet I buried. So I'm making my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something-something on board for you boys. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Jedź pick-upem Rydera do pociągu z amunicją. You drive, CJ. Seeing as you missed the driver and all. Not your shit. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll a damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. It's trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Okej, jesteśmy na miejscu chyba. Chyba się zbagowały te teksty przez chwilę. Okej, bierzemy kałacha. Z taką ilością amunicji, z takimi giwerami ta misja będzie banalnie prosta. Tak przynajmniej mi się wydaje na papierze. Okidoki. Chroń pociąg przed balasami, może być. Lecimy. Man, we gonna smoke those ball assholes. Baja bongo. Mamy to. I wbijamy do pociągu, pozbierajmy jeszcze sianko po drodze. I wbijamy.
Chill out, fool. We gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. Okej, rzucimy Ryderowi już pierwsze pudełko. Oczywiście przestrzeliłem. Drugie też. No, teraz siadło. I tutaj znowu po raz kolejny Silent Punch robi robotę, bo bez Silent Patcha strasznie to auto jeździło tak, wiecie, takim rwanym rytmem, że tak powiem. A tak to widzicie, wszystko idzie jak z płatka i wszystko ładnie wygląda i wszystko dobrze się układa. Misja dużo prostsza niż ta poprzednia, więc luz i taka, wiecie, dynamiczniejsza. Luzik. No to zwijamy kable na topeń spraya, tak, zajrzeć do pobliskiego warsztatu lakierniczego, aby zgubić gliny, może być. No jak sami widzicie, policjanci zaglądają nie tylko do Big Smoke'a, ale też do Ridera, co też takim no niezbyt dobrym znakiem jest. Nawet... Okej, okay. I nawet nie wiedziałem, że mamy w tej misji 3 gwiazdki. Niebezpiecznie. No spoko, jedziemy. Zabierz tę skrzynię na Grow Street, może być. I moi drodzy, to jest taka też nieścisłość, bo Ryder nie jest niski, co prawda no jest tutaj, jak mówię, stylizowany, czy też po prostu ta postać wygląda jak Eazy-E. No Eazy-E faktycznie nie grzeszył wzrostem, bo miał chyba 1,59 m albo 1,60 m. No i tutaj policjanci naśmiewają się z mojego wzrostu Rydera, a tak naprawdę on jest chyba odrobinę wyższy od CJ, więc to jest chyba jakaś nieścisłość, mi się wydaje. Damn, homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. I'm always playing the newest. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Pięknie, kolejna misja zaliczona. Jedna chwila, jeden moment, wbijam tylko po ammo. Mam nadzieję, że mi się zrespiło. Nadzieję matką głupich, oczywiście, że nie. Tak więc, moi drodzy, ja się nie szczypię z tematem, tylko lecimy z kolejną misją u Rydera. Tak więc zacznijmy ją. Hey, Ron! Low. Ron! Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Cause you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Cause you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns? Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit Get the that out my face, go man. Go hit the way. You don't fuck with oh, that, come man. On, man. Come on. Buster. Okej, wsiadłem z Ryderem do furgonetki. No jak widzimy, Ryder lubi sobie przypalić wąsa, no ale no... Jak lubi, to spoko, jego sprawa, nie? Jeźdź do bazy w dokach przy oceanie, może być. Tak więc polecimy z tematem. I zobaczymy, co nas tam czeka ciekawego. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yeah. Mechaniczny ninja. Dobry tekst. Okej, okay. Jakoś udało się przedrzeć. Do doku. No to musimy to chyba tu wjechać na ten most, tego co pamiętam. Tak, tu musimy się jakoś przecisnąć, mam nadzieję, że się uda. Moi drodzy, ta misja była też dla mnie dość trudna przy pierwszym podejściu do San Andreas. Tutaj teraz już mam tak dobrze opracowany patent, jak tę misję ugryźć, żeby po prostu poszła tak no, w miarę łatwo. I zaraz wam ten motyw przedstawię, z tym, że najpierw musimy dojechać na miejsce docelowe, a to daleko już nie jest. O matko, czekajcie, bo tutaj teraz się zrobił potworny korek. Oj, gruchy jadą, coś będzie zalewane, jakiś fundamencik albo coś, albo jakiś, nie wiem, strop, mniejsza z tym. Pyk. This is the spot. National Guard Depot.
Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Okej, okay, otwórz frontową bramę, strzelając w przełącznik po drugiej stronie ściany. Mhm. Bez spinaczki nie da rady. Milczeć. Nara. I moi drodzy, broń Boże, nie używamy tego, nie niszczymy tego przełącznika. Nie. My pierwsze, co musimy zrobić, to pozbyć się tych wszystkich niedzielnych żołnierzyków. Dobra, nara. Oczywiście o skillach w broni to już tam mówiłem. Tu mamy nawet do każdej broni przypisane strzelanie, tu już mam tak na 1/5 to strzelanie ogarnięte, więc spoczko. W ten przełącznik, moi drodzy, musimy strzelić. Nara. Okej, okay, umiejętność władania AK-47 wzrosła, pięknie. Tu chyba już nikogo nie ma. I zanim podjedzie tutaj rider, to ja już sobie przygotuję tego widlaczka. Ogarnę sobie pierwsze pudełko, tylko matko, działam zbindowane podnoszenie widlaka num 8? Tak, dobra. Spoko. Tu już od groma zaoszczędzimy sobie czasu, bo ta misja jest nie tyle co na czas, tylko na pasek zdrowia rajdera. Zaraz wam pokażę, o czym mówię. Tu sobie staniemy. I teraz szybciutko podbijamy do przełącznika. Możemy go odstrzelić. Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for show. Okej. Rider już podjeżdża, my zaraz wbijamy do... Tak, my zaraz wbijamy do naszego widlaczka i zaczynamy ogarnianie załadunku pudełek z bronią, tak? No bo na tym się skupiamy. Okej, steruj podnośnikiem za pomocą klawiszy num 2, num 8, wszystko ogarniam. Gdyby Rider miał... Tak jest, gdyby Rider miał większe kłopoty, gdyby tam większa ilość żołnierzy się do niego przyczepiła, spokojnie możemy z tego widlaka wysiąść. Załatwi żołnierzyków i wróci do załadunku, tak więc z tym nie ma problemu. No jak sami moi drodzy widzicie, wszystkie praktycznie misje Rajdera, czy też dla Rajdera, opierają się na zdobywaniu broni w taki czy inny sposób. No po części, czy też zdecydowanej większości dla naszego gangu z Grove Street, ale też no niestety czasami dla funkcjonariuszy prawa, którzy no do końca temu prawu nie służą, co można już wywnioskować z tego co robią. I tak dalej, tak więc oni tak do końca tacy fajni nie są. Okej, trzecie pudełeczko, cyk, właśnie skrzynia, tam już widziałem żołnierzyka podbiegał. Ale my go zaraz tutaj unieszkodliwimy. Nara. Oczywiście takie strzelanie też nam tą misję może wydłużyć. Ale no warto tak zapobiegawczo odstrzelić kilku, ponieważ wiecie, no Rider gdy zginie to... O Jezu, to failujemy misję. Czemu to się nie chce, badziewie... ze mną współpracować. Możesz się skrzyneczko podnieść? Dzięki, a tak troszkę to się baguje. Ale tak czy siak, kolejny nowy taki myczek, no niespotykany wcześniej w GTA 3 Vice City, więc spoko. Mhm. To było super. Załadunek 2/10, dobra, kolejnego trzeba odstrzelić. Baja z głowy i jeszcze tylko dwie skrzyneczki. One są albo tutaj, albo z tamtej strony, więc chyba sobie podjadę z tej strony. Oczywiście widlak, jak to widlak ma inną oś skrętu, wiecie o co chodzi. Dobra, bierzemy tę skrzyneczkę. Pyk. I wydaje mi się, że po tej skończonej misji jeszcze zdążymy wpaść na siłownię i sobie wbić troszeczkę wytrzymałości. Ale to oczywiście, jak tylko tę misję skończymy. Dobra, tam kolejny do Rajdera strzela, ale Rajder chyba sobie jakoś poradzi. Więc szybciutko wbijamy tu. Nie wiem, czy gdybyśmy zniszczyli widlaka, czy tam wpadli z nim do wody, czy po prostu eksplodował, bo też oczywiście możemy go normalnie zniszczyć. To nie wiem, czy by się misja sfailowała. Wydaje mi się, że tak. Okej, mamy to. Albo i nie. Mogę? No. Come on, CJ. We got enough. CJ, get up front, drive us out of here. Okej, okay, szybciutko, teraz musimy się opędzić od żołnierzyków. No, ziomek, nara. Aha, czyli mam już niedługo, będę miał poziom zabójcy, spoczko, w kałachu. Lecimy. Naginamy, ile tylko wejdzie. Oni chyba zaraz, tak, oni zaczną za nami pogoń.
man, these idiots just don't give up. What's happening back there? These part-time soldiers got a chip on their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy. Toss some crate. All right, check it out. Sound the horn, I throw a crate at him. Odrzuć mi jedną. Ale to chyba nic nie pomogło. Przez chwilę leciało Guns N' Roses Welcome to the Jungle, ale... O matko. No, a między nich puściłem, nie? To było... O matko. Dam radę. Jeszcze mi koło przebili. Oni mi tutaj drive-by'a robią, co to są za dziady. Dawaj, jedź, już jesteśmy bardzo blisko. Mam nadzieję, że się uda. Dawaj, bo zaraz mi zabraknie. O matko. Nie, uciekaj. Dobra. Gdzie tu jest wjazd do tego badziewia? Gdzie tu jest wjazd, jak ja mam 100 kapci założonych? Gro, proszę cię, potraktuj mnie ugodowo i łagodnie. Tak, jesteśmy na miejscu. Ale była wiksa. That shit was tight. Tight? Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Udało się, moi drodzy, ale z ręką na sercu byłem przekonany, że tę misję sfejluje. Na szczęście się udało, matko jedyna. Dobra, na szybko wbijamy do pierwszej lepszej knajpy. Zjemy sobie coś tłuściutkiego i lecimy na siłkę. Taki jest plan na dalszą część odcinka, bo moi drodzy, w tym odcinku już więcej misji nie będziemy robić, bo raz, że czasu mamy niezbyt wiele, a dwa, że misje dla Ridera zwyczajnie nam się skończyły, więc nie będę zaczynał kolejnego zleceniodawcy. A w następnym odcinku chyba sobie zaczniemy jakiegoś poboczniaka, zobaczymy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Masakra, ale ty stydzisz, zjadłeś, to jest koniec. Dobra, tłuszcz się zwiększył, spoko. Teraz możemy wbić do... na siłownię. Tylko mam nadzieję, że uda mi się z niej wyjść, bo ona lubi mnie zatrzymywać w środku. Wiecie, o co chodzi. Tak więc poskaczemy sobie i lecimy. Na szczęście do siłowni mamy żabi skok. Czy uda mi się wbić wytrzymałkę na maksa? Nie wiem. Dobra. Tutaj nasi się naparzają. Sorry, ziomeczki, tym razem wam nie pomogę. Bo mam swoje sprawy, więc lecimy na siłowni. Matko jedyna, tu jakieś pościgi, wybuchy. Ja stąd zwijam. Siadamy na Orbitreka, moi drodzy, poziom 6 od razu i naginamy. Czy 7 też bym... Nie, tu mogę wcisnąć chyba maksymalny 10, więc ja się szczypię. Czas odcinka jest spoko, przez 2 minutki sobie możemy jeszcze popedałować, ponawijać. Tak więc na szczęście, moi drodzy, póki co jeszcze, to jest chyba, nie wiem, czy 10 odcinek, czy 11? Nie mam pojęcia, w każdym bądź razie jedno wszakże jest pewne, że... Fejla jeszcze żadnego z misjami nie było, ale ja tej misji stosunkowo mało zrobiłem, bo wuchtę czasu zajęło mi ogarnianie tematu tagów, tak? Później misja strażacka, później misja kurierska. Przed nami jeszcze z pewnością misje, a nie powiem jakie. Będę tym wrednym, nie powiem jakie, tajemnica, nic nie wiem, czeski film. Chociaż wy z pewnością się domyślacie, ale pamiętajcie, moi drodzy, piszcie mi ile tylko możecie, co byście chcieli zobaczyć w dalszych etapach gry, w innych częściach San Andreas, czy też w innych częściach stanu San Andreas, może w ten sposób to ubierzmy w słowa. I z tego, co się orientuję tutaj na tym Orbitreku, odległość, jaką możemy przebyć, żeby wykorzystać cały limit, to jest chyba około 10 tysięcy... prawdopodobnie metrów czy czegokolwiek innego. Tak więc spoko. Ale z tego, co widzę, nie wbijemy tutaj wytrzymałość na maksa. Wytrzymałość wbijemy na jakieś tam 90%, na maksa nam zabraknie. Zresztą gra nas poinformuje o tym, kiedy wbiliśmy maksa. A wracając do samej misji, no mamy jeszcze, moi drodzy, zlecenia dla Cesara Villalpando, czyli dla chłopaka naszej siory, no i oczywiście dla Jeffrey, nie, czekajcie, jak on miał na imię? Znaczy, Ogilok to wiem, ale... Jerry, nie. Jeffrey chyba. Jeffrey. Tak, Jeffrey chyba. Jeffrey?
Tak, Jeffrey, okej. Alias OG Logan sam sobie taką ksywkę nadał. Niestety, no, w więzieniu jakoś specjalnie mu nie szło. Znaczy, no, w więzieniu miał romans, więc no, okej. Niezbyt, że tak powiem, dobra reklama dla swojej renomy, czy dla budowania reputacji gangstera. W sumie w wersji beta, tak jak wam mówiłem, miał taką bandanę zawiązaną do przodu. W sumie tak bandanę wiązał sobie Tupac Shakur. Ja cały czas, moi drodzy, pamiętam, aby przytoczyć jakieś off-topiki o rapie, przytoczę o Biggim, przytoczę o Tupaku, przytoczę troszkę o Izim i przytoczę o raperze Big Punisher. Niestety wszyscy już, co wymieniłem, są niestety nieżyjący. Co może wspomnę o NWA, może Mobb Deep, no nie wiem, no tego będzie dużo, tak? No, pewnie i tak 3/4 zapomnę, bo to cały ja. Ale o czymś na pewno tam powspominam i tak się rozgadałem, już mamy 6,5 tysiąca kilometrów, co ja mam z tymi kilometrami? 6,5 tysiąca metrów przejechane, więc chyba wyciśniemy na maksa z tej siłowni na dzień dzisiejszy wszystko to, co się tylko da. Tak więc ja o tych off-topikach rapowych cały czas będę, cały czas pamiętam i będę wspominał. Czekam też na zrobienie misji, no o tym mogę powiedzieć, że będę robił misję karetki, no to już jest wiadome, bo z tego jest dobry profit. Ale czekam aż po prostu, dajmy na to, jakby to powiedzieć bez spoilerów, aż przeniosę się, że tak powiem, z DJ-em gdzieś w inne miejsce. Dzięki czemu będę miał po prostu dużo, dużo bardziej ułatwione zadanie zrobieniem tej misji ambulansu, czy też sanitariusza, bo robienie tej misji w centrum, na przykład Los Santos, no jest dość trudne, nie powiem, że nie, chyba jest dużo trudniejsze niż Vice City, bym powiedział, ze względu na dużo bardziej urozmaicone ukształtowanie terenu, tak, bo tutaj Los Santos jest bardzo fajnie zbudowanym miastem, tak, no powiedzmy to po prostu z dużo większą dokładnością i dużo większą ilością szczegółów niż w przypadku Vice City, ale nie, żebym, broń Boże, nikt tam nie pomyślał, że ja psioczę na Vice City, absolutnie nie. Tylko po prostu, no, no moi drodzy, fakty, tak, fakty. Okej, mamy już 9,5 tysiąca metrów, więc elegancko, tak, więc no nie będę robił tej misji karetki tutaj w Los Santos, tylko w zgoła innym miejscu, ale gdzie, co, jak dokładnie, to tego się już dowiecie, kiedy tę misję będę robił. Okej, limit wyczerpany i tak jak się spodziewałem, wytrzymałeś, mam na jakieś 90, nawet 5 może procentach. I teraz gra mnie wypuści. Wypuściła. To jest dziwne. Bo przeważnie lubiła mnie przytrzymać, tak? Okej, oczywiście teraz nie mogę ja, bo ziomkowi coś się zrobiło, jakieś zwarcie w mózgu. Niektórzy, kiedy w nich uderzymy, to nas zaczynają gonić. To też chyba jakaś jest nowość. No chyba, że coś takiego miało miejsce w Vice City, ale wątpię. Tak więc wbijamy do naszego tutaj regionu, nasz kwadrat, na nasze podwórko. Zbieramy oczywiście bronię. No jaki jest plan na następny odcinek? Szczerze nie wiem. Nie wiem, co będę robił w następnym odcinku. No coś będę robił, na pewno nie będę stał w miejscu. Tak więc cóż, moi drodzy, pozwólcie, sobie gierkę zapiszę. No i okej, ogólnie jestem bardzo mocno zadowolony z tego, jak przebiegły te misje dla Rydera, chociaż pod koniec troszkę tam się bałem, że sfailuję, na szczęście tak się nie stało. Tak więc cóż, moi drodzy, żeby nie przedłużać, jak dalej będą toczyły się losy CJ'a, jak dalej będzie się rozwijał tutaj powrót jego gangu na szczyt i czy koniec końców CJ'owi uda się wyprostować wszystkie sprawy, zarówno rodzinne, jak i sprawy gangu, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!